A gościem jest dzisiaj Krzysztof Śmiszek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu. Panie pośle, Donald Tusk zapowiada początek rozliczeń afer PiS-u. Już w przyszłym tygodniu ma być powołana pierwsza komisja śledcza do spraw wyborów kopertowych. Pan ma w sobie taki gen wojownika rozliczającego PiS? No, przez ostatnie kilka lat zajmowałem się z ramienia Lewicy śledzeniem i monitorowaniem tych wszystkich nieprawidłowości, które Prawo i Sprawiedliwość wdrażało podczas sprawowania przez siebie władzy. Więc ta zapowiedź Więc do komisji tej śledczej się pan wybiera? Zobaczymy, gdzie będziemy. Bo to pan składał zawiadomienie, zdaje się. Tak, no, składałem zawiadomienie, nie jedno. Złożyłem w ostatnich 4 latach około 20 zawiadomień do prokuratury na różne czyny i na różne osoby, ale to, co mówi pan premier Tusk, jest niezwykle istotne, bo to jest początek realizacji naszych zapowiedzi, z którymi szliśmy do wyborów. Prawo i Sprawiedliwość należy rozliczyć. Prawo i Sprawiedliwość musi mieć świadomość, że jak się bierze władzę, to trzeba być odpowiedzialnym za te swoje czyny podejmowane w imieniu rządu czy większości parlamentarnej. Jest tych czynów bardzo wiele. Wybory kopertowe są są tym czynem, czy tą sytuacją, która musi zostać dogłębnie wyjaśniona. Prokuratura się tym nie zajęła. Zajęła się na szczęście Najwyższa Izba Kontroli na mój wniosek. Mamy bardzo mocne materiały dowodowe na to, że zarówno pan premier Morawiecki, jak i pan premier Sasin podejmowali decyzje bez podstawy prawnej. I pani redaktor, szanowni państwo, nie ma większej zbrodni funkcjonariusza publicznego, wysokiego urzędnika państwowego, niż przekroczenie swoich uprawnień. A jeśli premier naszego rządu, jeśli wicepremier naszego rządu podejmował decyzję bez podstawy ustawowej, bez podstawy prawnej i wydatkował gigantyczne pieniądze, 70 ponad milionów złotych, to znaczy, że prokuratura, komisja śledcza, a potem niezawisły sąd powinna tej sytuacji się przyjrzeć. To brzmi, jakby pan już miał raport tej komisji, prawie gotowy. Ale czy kandydaci już są? Nie, kandydaci jeszcze nie są wskazani. Kluby parlamentarne większości demokratycznej będą podejmowały decyzje w najbliższych dniach, kogo wysłać do tych komisji. Trzeba to robić. A uchwały o powołaniu komisji są gotowe? Uchwały, z tego co wiem, z tego co słyszę, co mówi pan premier Tusk, mają być gotowe na dniach. Panie redaktor, to nie jest wielka filozofia. Mamy mnóstwo materiałów dowodowych na to, i żeby w sposób zwięzły przygotować projekt uchwały powołującej komisję śledczą. Ja przez ostatnie półtora roku pracowałem z grupą 15 prawników na Lewicy. Mamy przygotowane, takie powiedziałbym, nawet założenia do zawiadomień do prokuratury, między innymi na pana premiera Morawieckiego czy Sasina za wybory kopertowe. Tych dowodów jest mnóstwo, ale w sposób rzetelny komisja śledcza musi przyjrzeć się tej sytuacji, musi przesłuchać odpowiednie osoby. Ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, razem z panią posłanką Scheuring-Wielgus, w momencie, kiedy wybory kopertowe zostały ogłoszone i zaczęto drukować te wszystkie karty do głosowania, próbowaliśmy pod Toruniem wejść do tej firmy prywatnej i skontrolować tę firmę, zobaczyć, jak wyglądają te pakiety. Nie wpuszczono nas posłów do tej firmy, więc tych niejasności jest strasznie dużo. Komisja śledcza jest odpowiednim miejscem do tego, żeby te wszystkie niejasności wyjaśnić, wziąć pod uwagę także między innymi wyroki sądów administracyjnych, które stwierdziły, że nie było podstawy prawnej do ogłaszania wyborów kopertowych, a premier polskiego rządu i rząd weszli w buty państwa Komisji Wyborczej. Do końca roku mają też powstać kolejne komisje śledcze do spraw afery wizowej Pegasusa. Czy to jest tak, że nie wierzycie, że prokuratura skutecznie się może dalej zajmować tymi sprawami, na przykład aferą wizową? Czy to nie wystarcza? Czy to będzie po prostu taki, wie pan, spektakl polityczny? Bo rozumiem, że prokuratury też będziecie zmieniać za chwilę. Prokuraturę będziemy zmieniać. Czy one nie zmieniać, będą miały kompetencji do tego? Natomiast trzeba pamiętać to, co powiedział marszałek Hołownia i to, co zapowiedzieliśmy na początku tej kadencji, że będziemy ustawy przyjmować w normalnym procesie legislacyjnym. Nie będzie ustaw na przykład o prokuraturze procedowanych w 2 czy 4 godziny. Czyli prezydent zawetuje, dlatego musi działać komisja śledcza. Trzeba wykorzystywać wszystkie środki, które się ma dostępne. Ustawa o komisji śledczej daje taką możliwość powołania komisji śledczej. Pamiętajmy, że komisję śledczą powołujemy do wyjaśnienia konkretnej sprawy i będziemy wtedy, kiedy będzie trzeba, będziemy powoływali kolejne komisje śledcze, być może nawet więcej niż te, które zapowiedział pan premier Tusk. A w komisji śledczej w sprawie sprzedaży Lotosu, Orlenu, działań Daniela Obajtka powstanie. Michał Kobosko dzisiaj podkreślał niedawno, że też konieczna jest taka komisja śledcza. Platforma też wiele o tym mówi.
No, kontrowersji jest mnóstwo wokół tej sytuacji, wokół tej fuzji. Czyli więc też powinna powstać komisja? Uważam, że jeśli do tej pory odpowiednie organy państwa nie poradziły sobie z wyjaśnieniem tej sytuacji, powinna powstać komisja śledcza, która będzie to badała. Czyli mamy 4, to jak jeszcze muszą powstać? No, panie redaktor, tego jest mnóstwo. Ja bym bardzo chciał zobaczyć, jak tak naprawdę wpływał pan minister Ziobro na działania podległych sobie prokuratorów. Ja sam jestem prawnikiem i chciałbym zobaczyć... Czyli komisja śledcza do spraw nacisków na prokuratorów. A na przykład, Jaka jeszcze? No, panie redaktor, tego jest mnóstwo. Ja bym chciał zobaczyć, jak na przykład wyprowadzano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Mamy oczywiście raport Najwyższej Izby Kontroli, ale to jest pewnie wierzchołek góry lodowej. Mamy inne fundusze, które były drenowane przez wysokich funkcjonariuszy Prawa i Sprawiedliwości w randze ministrów czy wiceministrów i chciałbym to zobaczyć. Bardzo chciałbym zobaczyć pana ministra Ziobrę przed komisją śledczą, który mówi, tak, świadomie na przykład wycofywałem akty oskarżenia wobec nacjonalistów czy faszystów, a nie stawałem po stronie ofiar przestępstw. Marzyłbym o tym, żeby zobaczyć, jakie było uzasadnienie tych decyzji. Roman Giertych będzie głównym śledczym koalicji. Nie wiem, dlaczego głównym śledczym. Roman Giertych jest prawnikiem, adwokatem. Nie jestem rzecznikiem Romana Giertycha. Ma pełne prawo, tak jak każdy poseł, ubiegać się o miejsce. Nie wiem, czy zaszczytne, czy zwykłe. Ma równe prawo ubiegać się o byciu członkiem takiej komisji. A to, co zdecyduje Sejm, to zobaczymy w najbliższych tygodniach. Jutro Sejm z kolei ma się zająć także obywatelskim projektem ustawy o in vitro. Sprawa, rozumiem, sztandarowa dla lewicy i nieoczekiwana. Politycy PiS, którzy zamknęli to finansowanie, też mogą poprzeć ten projekt. Dzisiaj Rafał Bochenek zapowiedział rzecznik PiS-u, że zagłosuje za. No, panie redaktor, uwierzę, jak zobaczę, kiedy PiS podnosi rękę za finansowaniem metody in vitro, mając na uwadze jedną z pierwszych decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości sprzed lat, które to rządowe dofinansowanie wycofało. Więc no, naprawdę to będzie dla mnie coś niesamowitego zobaczyć radykałów i fundamentalistów z Prawa i Sprawiedliwości podnoszących rękę za in vitro. Ta sprawa musi być załatwiona i ta sprawa musi być raz na zawsze uregulowana ustawowo. Mamy bardzo dobry projekt obywatelski i obywatele oczekują od nas, żebyśmy wypełnili I ten projekt po prostu jutro przegłosujecie. Od kiedy będzie? No, przegłosujemy jutro będzie pierwsze czytanie. Tak, oczywiście, natomiast... ale i od kiedy pan się spodziewa, no rozumiem, że to będzie procedowana szybko ustawa, od kiedy może być to finansowanie? Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy taka ustawa powinna wejść w życie. Od 1 stycznia? Tego nie wiem, panie redaktor. Zobaczymy, też musimy zobaczyć, jak wygląda budżet, bo będziemy dopiero wchodzili do Ministerstwa Finansów. Natomiast jedno jest pewne. In vitro się Polkom i Polakom należy. Prawo i Sprawiedliwość zabrało tę możliwość, a nowa demokratyczna koalicja tę godnościową sprawę głównie Polkom przywróci. O tym budżecie będziemy zaraz jeszcze rozmawiać w części internetowej. Dziękujemy już słuchaczom RMF. Z Krzysztofem Śmiszkiem zostajemy w Radiu RMF 24 i w mediach społecznościowych. To może PiS zagłosuje też za ustawą Czyste Ręce, która nałoży obowiązek ujawnienia majątków ludzi władzy, premiera, ministrów, a przede wszystkim małżonków. No, Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj będzie robiło wszystko, czego nie robiło przez ostatnie 8 lat. To jest zakłamanie, to jest hipokryzja i to jest dzisiaj tak naprawdę czarowanie rzeczywistości. Prawo i Sprawiedliwość miało 8 lat, co więcej, zapewniało Polaków, że tego typu rozwiązania prawne wejdą w życie, że tych Polaków, którzy sprawują wysokie funkcje, będą jawne, także ich rodzin. Czyli zrealizujecie program PiS. No, ja się tego nie boję, panie redaktor. Moja rodzina jest najbardziej prześwietloną rodziną w całej Polsce. Zarówno ja, jak i mój partner składamy co roku oświadczenia majątkowe i czasami dostajemy pytania od mediów i słusznie na temat naszego majątku. Nie rozumiem, dlaczego pan premier Morawiecki tak kręcił i doprowadził do tego, że nie ujawniono majątku. Czy to jest Lex Morawiecki? Nie wiem, czy to jest Lex Morawiecki. To jest ustawa, czy to jest pomysł na przepisy, które moim zdaniem w każdym kraju powinny funkcjonować. Jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. I tej transparentności w życiu publicznym nigdy nie za wiele. Wygląda na to, że rzeczywiście, jeśli chodzi o większość w sprawie in vitro, to nie powinno z nią być problemu w Sejmie. A z czego trzeba będzie zrezygnować? Z czego Lewica musiała zrezygnować?
Lewica z niczego nie rezygnuje. Mamy umowę koalicyjną, w której są zawarte kierunkowe decyzje, a także bardzo wiele rozwiązań i propozycji Lewicy, no, od transportowych przez kwestie dotyczące praw człowieka, jak na przykład wpisanie zakazu homofobicznej mowy nienawiści do kodeksu karnego. Ale udało związków nam się, partnerskich nie ma w umowie. Ale będziemy o to walczyć i też widzimy. Będzie większość sejmowa? Moim zdaniem będzie większość. Moim zdaniem dzisiaj jest szansa. To znaczy, kto się na nią złoży poza wami i Platformą Obywatelską? Rozmawiamy także z kolegami, koleżankami z Trzeciej Drogi, z Polski 2050 i tam jest sporo posłów i posłanek, dla których to jest absolutnie kwestia cywilizacyjna. Rozmawiamy także z posłami PSL-u. Tam nie ma jakichś głosów bardzo mocno sprzeciwiających się temu rozwiązaniu. Panie redaktor, mamy 2023 rok. Naprawdę w zeszłym tygodniu mała, konserwatywna do niedawna Łotwa przyjęła ustawę o związkach partnerskich. Jesteśmy dzisiaj skansenem Europy, skansenem Unii Europejskiej. Do Polski się przyjeżdża na wycieczkę, żeby zobaczyć, jak to było w XIX wieku, jeśli chodzi o prawa osób LGBT, więc dla mnie to jest sprawa godnościowa, dla mnie to jest sprawa, z którą szedłem do Sejmu 4 lata temu. Wtedy, będąc w opozycji, nie było szans na realizację, a dzisiaj otwiera się takie cywilizacyjne okno, albo można powiedzieć okienko, w którym można złożyć projekt ustawy, który wreszcie będzie regulował podstawowe kwestie dwumilionowej mniejszości w tym kraju. A czy to okienko cywilizacyjne, w cudzysłowie, będzie także dla legalnej aborcji do 12 tygodnia? Taką ustawę również zapowiada Platforma, taką ustawę złożyła Lewica i tutaj tak samo wątpliwości ma Trzecia Droga, PSL i część posłów Polska 2050. Czy liczyliście te głosy już? Liczyliśmy, czy będzie głosy. Większość dla ustawy Rozmawiamy także szczególnie widzę dużo progresywnych głosów po stronie Polski 2050. Nie mamy oczywiście pełnych danych, czy bardzo precyzyjnych danych, bo nikt jeszcze nie został sprawdzony w głosowaniach nad tego typu ustawami. Ale brakuje. Nie wiem, czy brakuje. Moim zdaniem możemy się pozytywnie zaskoczyć i może Rafał Bochenek. Nie zagłosuję wiem, czy, za. Panie redaktor, w takim tempie Prawo i członkowie Prawa i Sprawiedliwości będą niedługo mówili, że w 2016 i 2020 brali udział w czarnych strajkach i protestach kobiet. Ale tak mówiąc bardzo, bardzo serio. Prawo kobiet do decydowania o swoim życiu, o swoim zdrowiu, o swoim macierzyństwie jest dla mnie podstawowym prawem człowieka. Także prawo do przerwania ciąży jest podstawowym prawem człowieka, prawem kobiety. I naprawdę dzisiaj powinniśmy pamiętać o jednym. Kto tej większości dał władzę? Tej większości dały władzę przede wszystkim kobiety, które tłumnie poszły do wyborów. I dzisiaj czekają. I dzisiaj czekają. I mają prawo oczekiwać od nas, skoro szliśmy do wyborów z ustami pełnymi słów o tym, o godności kobiet, to dzisiaj powinniśmy to dowieść. No, jak ta większość się znajdzie w Sejmie, to tak ustawa trafi do prezydenta Andrzeja Dudy. To prawda, ale ja jestem zwolennikiem i bardzo spodobało mi się to, co powiedziała kilka dni temu pani profesor Łętowska, wprawdzie w innym kontekście, czyli w kontekście praworządności. A może jest tak, że przyszedł czas na zbieranie wet. Może jest przyszedł czas na kolekcjonowanie tych sprzeciwów pana prezydenta, bo swoją determinacją trzeba pokazywać Polkom, przede wszystkim Polkom, że jesteśmy zdecydowani na doprowadzenie tej sprawy do końca. Argentynki próbowały 9 razy. 9 podejść do ustawy aborcyjnej i za 9 razem się udało. Wierzę, że nie jesteśmy tak bardzo inni od Argentyny. Mamy podobną kulturę i historię i u nas także uda się przeprowadzić tę ustawę, na którą czekają i której żądają polskie kobiety. Jaka jest sytuacja dzisiaj na Lewicy? Między Nową Lewicą, między Razem, osobno? Sytuacja jest dosyć jasna. My, Nowa Lewica, weszliśmy do rządu i będziemy członkami tego rządu. Mamy swój klub parlamentarny Razem z partią Razem. Partia Razem rząd popiera, ale nie wysyła swoich przedstawicieli do rządu. Ale wysyła jasne postulaty. Adrian Zandberg mówił w tym samym studiu o tym, że jeżeli by się te postulaty udało spełnić, 8% PKB na zdrowie i 1% PKB na mieszkania na wynajem, to są gotowi wejść do rządu. Panie to w ogóle doktor, jest taka sytuacja ja na stole? Jest taki temat na stole w ogóle? Oczywiście, że jest, tylko trzeba w tym rządzie być.
żeby móc się, mówiąc bardzo kolokwialnie, awanturować o te 8%, czy o te swoje założenia programowe. My, Nowa Lewica, ja jestem członkiem Nowej Lewicy, do tego rządu wchodzę i będę... Do jakiego resortu pan wchodzi? Które ministerstwo? To jest pomyłka. Być może freudowska, ale pomyłka. Ja będę w tej większości rządowej i będę od członków rządu... No właśnie, od członków rządu z Nowej Lewicy będę oczekiwał jednego, że będą walczyli o ważne dla nas kwestie. Jak się nie jest w rządzie, to można o tym tylko mówić, co by się chciało. Ja zachęcam naszych kolegów i koleżanki z partii Razem, żeby jednak przemyśleli tę decyzję, bo łatwiej jest mimo wszystko walczyć o swoje postulaty z punktu widzenia, czy nawet siedzenia w rządzie, niż tylko z takiego siedzenia sejmowego, gdzie tę większość rządową się popiera. No ale gdyby przemyśleli, to jeszcze mogą dołączyć do tego rządu. Donald Tusk by się na to zgodził? To jest pytanie do pana premiera Tuska, natomiast... Mamy dzisiaj sytuację dosyć jasną. Koalicja rządową czy rząd tworzy się na początku kadencji, ale przecież różnego rodzaju roszady i rekonstrukcje mogą pojawiać się przez najbliższe 4 lata. A to znaczy, że wy jakby odpuściście ten temat? 8% PKB na zdrowie? Absolutnie nie. To było w naszym programie wyborczym. Jest nadal czy nie? Bo to dla mnie jest takie cały czas nie do końca to zrozumiałe. Oczywiście jest, tylko pani redaktor. Czyli po pierwsze, wy się będziecie awanturować w rządzie, a Adrian Zandberg w klubie. Dobrze to rozumiem? No i dobrze, każdy ma jakąś rolę i niech każdy garduje tam, gdzie może. To jest koalicja 4 partii, to jest koalicja 4 komitetów czy 3 komitetów wyborczych i każdy z nas miał lekko inny program. Reprezentujemy lekko inne wartości. Tego oczekiwali od nas wyborcy. My reprezentujemy prawie 2 miliony wyborców lewicy, którzy na nas wywierają presję i słusznie, żeby walczyć o swoje postulaty. 8% na ochronę zdrowia to jest postulat cywilizacyjny. W wielu krajach Unii Europejskiej i na świecie to jest znacznie więcej, więc nie ma... To jest także postulat budżetowy, prawda? O tym budżecie za chwilę, mam nadzieję, porozmawiamy. A czy nie ma pan takiego poczucia, że Lewica trochę za bardzo ustąpiła w tych negocjacjach resortowych? Wróćmy do Freuda. Które resorty przypadają Lewicy? Nie mam takiego wrażenia, bo wszystko w swoim czasie będziemy mówili o tych naszych wszystkich resortach. Edukacja, polityka społeczna, cyfryzacja, która będzie nam... Cyfryzacja już jest przesądzona, powiedzmy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski. Rozumiem, że gra się toczy w tej chwili o to, czy polityka społeczna, czy edukacja, czy tak jest scenariusz, że oba resorty. To są oba resorty, które wchodzą w szeroko pojęty zakres i zainteresowania socjaldemokracji w każdym kraju. Socjaldemokracja zawsze upomina się o ludzi pracy, zawsze upomina się o edukację, o nauczycieli, o uczniów. Ale resortu edukacji podobno Donald Tusk wam nie chce oddać. Liderzy prowadzą dyskusję. Rząd już właściwie jest gotowy w 95-7%. Zostaje 2-3 miejsca, które być może mogą się jeszcze zmienić. To jest właśnie to miejsce, edukacja. Ja jestem przekonany o jednym, że edukacja pod rządami Lewicy, czy resort edukacji pod rządami Lewicy, to edukacja postępowa, świecka, z troską o nauczycieli, z dobrymi pensjami nauczycielskimi, z zaopiekowanymi uczniami i uczennicami. A co z kurator Nowak, czy to byłaby jedna z pierwszych decyzji? Dzisiaj ambasada Szwecji opublikowała oświadczenie w reakcji na słowa pani kurator, które padły w wywiadzie dla portalu Wirtualna Polska. Kurator mówiła tam m.in. o tym, że w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i je masturbuje. Dzisiaj zareagowała stanowczo szwedzka ambasada na Twitterze, pisząc, że to absurdalne, nieprawdziwe twierdzenia i dezinformacja na temat Szwecji jest szerzona w ten sposób. No cóż, te wypowiedzi świadczą tylko i wyłącznie nie tylko o pani kurator Nowak, ale także o poziomie troski o edukację ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli wysyła się na stanowisko kuratora wojewódzkiego tego typu osobę, no to przepraszam bardzo, ale nie ma ani dłużej zgody nawet na minutę dłuższego przebywania na fotelu kuratora przez panią Barbarę Nowak. Nie, to są w ogóle jakieś fantasmagorie, jakieś obsesje
seksualne pani kurator Nowak, to nie jest zresztą jej pierwsza wypowiedź tego typu. Ja nie wiem, czym ta pani się zajmuje, na pewno nie zajmuje się edukacją, moim zdaniem zajmuje się głównie szukaniem jakichś spisków genderowych i LGBT-owskich w polskich szkołach i na pewno polscy uczniowie i polska kadra nauczycielska zasługuje na zdecydowanie kogoś lepszego, innego, bardziej cywilizowanego, a nie osobę, która właściwie mogłaby być kuratorem dla fundamentalistów, a nie dla polskiej szkoły. Czy edukacja seksualna wróci do szkół, czy będzie jakiś program nowy edukacji? No to będzie oczywiście zależało od nowej czy nowego ministra edukacji. Ja jestem czy nadal od rodziców? Tak jakby chciał minister Czarnek. Ja jestem zwolennikiem jednego, żeby polscy uczniowie w zależności od swojego wieku mieli do dyspozycji wiedzę, która jest oparta na faktach, a nie na przesądach czy na jakichś fundamentalistycznych kryteriach. Niczym nadzwyczajnym nie jest lekcja edukacji seksualnej na świecie, w szkołach i myślę, że nie powinno być niczym nadzwyczajnym rzetelna, normalna, cywilizowana edukacja w szkole pod nowymi rządami. Panie pośle, a co z traktatami unijnymi? Jutro głosowanie w Europarlamencie, sprawozdania komisji nad zmianami w traktatach. PiS dzisiaj chciał przyjąć taką uchwałę, twierdząc, że te traktaty unijne o zacieśnieniu integracji to jest zamach na suwerenność Polski. Na razie trafiło to do komisji, ale wystąpił Donald Tusk, który mówił o tym, że także Platforma będzie przeciw tym zmianom. Jutro europosłowie Europejskiej Partii Ludowej zagłosują przeciwko, bo to naiwny entuzjazm integracyjny. Pan też tak uważa? To jest zdanie pana premiera Tuska, to jest też zdanie Europejskiej Partii Ludowej. Przypomnę, że w Europarlamencie jest kilka dużych frakcji partii europejskich. Nowa Lewica należy do frakcji socjalistów i demokratów, czyli do Europejskiej Partii Socjalistycznej. I rekomendacja jak na razie dzisiaj jest taka ze strony socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim, żeby poprzeć ten projekt. Czyli europarlamentarzyści Lewicy jutro zagłosują za. Zobaczymy. Wiem, że będą podejmowali decyzję przed głosowaniem. Polska delegacja, jak również cała grupa SND będzie podejmowała decyzję ostateczną pewnie dziś wieczorem albo jutro przed głosowaniami. Natomiast wstępna rekomendacja jest taka, żeby pozwolić na to, aby odbywała się rzetelna dyskusja w Europarlamencie nad dalszymi krokami, jeśli chodzi o zacieśnianie integracji europejskiej. A kiedy Polska powinna przyjąć euro? Moim zdaniem, znaczy po pierwsze to Polska jest zobowiązana do przyjęcia euro, dlatego że mamy to wpisane w traktatach, natomiast... Była o tym rozmowa na etapie tworzenia koalicji? Nie, nie było takiej rozmowy, dlatego że wszyscy się zgadzamy co do jednego, wszystkie partie demokratyczne, że to euro powinno wejść wtedy, kiedy będą do tego warunki gospodarcze. Dziś mamy ciągle szalejącą inflację, dziś mamy niestabilną sytuację gospodarczą, a najlepiej przyjmować euro wtedy, kiedy mamy uporządkowaną sytuację gospodarczą. Dzisiaj takiej nie ma i w najbliższym czasie nie przewiduję, abyśmy rozpoczęli poważną dyskusję nad wprowadzeniem waluty euro w Polsce. Gościem dzisiejszej popołudniowej rozmowy RMF był Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł. Dziękuję bardzo. Wiem, że pan wraca do Sejmu. Dziękuję serdecznie. Tak, wracam. Mam jeszcze posiedzenie Komisji Kontroli Państwowej.